My mówimy o tym, że to jest czyste piękno. Przeciwnik mówi, że to jest czyste zło. I niech tak zostanie, niech myślą o tym, że to jest bardzo zły i on tak wygląda. Tak, na tych migówkach polscy piloci operowali, no, niestety wiemy, tak za granicą Izraeli ci po tej drugiej stronie, którzy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego Mi-24, najchętniej schowaliby się kilkadziesiąt metrów, a przynajmniej kilkanaście pod ziemią. To prawdziwie latający czołg, zresztą jego konstrukcja w tym świętszym, jest to